Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Oskar, witam was w kolejnym odcinku serii Prędkość Dzień plus Speed Prostylicy. Jest to okrągły odcinek 50, tak, jej, brawo. Przedni odcinek, jak słyszeliście, bądź może nie, bo nie oglądaliście, był bez mojego komentarza, tylko taki wstęp. Już wyjaśniam, nie nagrało mi się, zresztą już tam wyjaśniłem wszystko. Tak więc teraz lecimy do wyścigów. W ogóle wszystko, GTS, moje Porsche GT2 jest gotowe, mam nadzieję, że teraz się nakrywa 50 odcinek, nie będzie taki pechowy. Tak więc zapraszam do oglądania. Lecimy, konkurencje wyścigowe, klasa gripu i entery, cały czas klikam. Tak, teraz będzie z komentarzem odcinek 50, jej, tyle już odcinków, pamiętam pierwszy odcinek przed mutacją, w ogóle takie dziecko. O, dzień dobry, nagrywamy odcinek z Prostrita i w ogóle do tego. Nawet teraz nie umiem udawać takiego głosu, tak więc. Uuu, Skyline ma więcej koni, ale to i tak nie zmienia faktu, że wygram ten wyścig. Dobra, ziomki, ziomek, poziomki, lecimy, ha. Już wziąłem, proszę państwa. Skyline tylko nie daje za wygraną. Ale ja se skrócę nieco drogę i go dogonię. Muszę go dogonić, no fuck! No co jest? Takie drifty ja tu robię, masakra. Których nie chcę tak naprawdę. Ty Skyline, ty w ogóle nie powinieneś tu być. No gościu. Jeszcze zwolni, nie? Niech ten Skyline wygra, pieprzony. Odcinek 50 to jest mój odcinek. Nie twój, frajerze. Tak więc ja jestem na pozycji, na której powinienem być od początku tego wyścigu. I tak trzymać. Tak ten wyścig powinien się zacząć i skończyć, czyli na pierwszym miejscu. Nie zaczął, ale może się skończy tak. Dobra, zakręcam tu. Na żwirze, czy co to jest, czy piachu, czy trawie. No na trawie mi to nie wygląda, bo trawa zazwyczaj jest zielona, co nie? To jest, mi się zdaje, jakiś piasek po prostu. YOLO. Nie wrzucałem na szóstkę, bo to nie miało sensu i tak musiałem zwolnić. No fuck! Pieprzony piasek. Bo mnie szlak trafi, jasny cholera. Jasny cholera, tak, jasna cholera. Dobra, pierwszy jestem. 8000 gotówka, 5 kafli, dziękuję. Pobito rekord toru, no i tak trzymać. Naprawiamy. Wow, to będzie mój wyścig, a wam to mówię, mój wyścig, mój najprostszy wyścig ever. Tak więc szykujcie się na szybki odcinek. Bo mam nadzieję, że taki będzie. To pod warunkiem, że mi się audio z mikrofonu nagra. God damn it. Miejmy taką nadzieję. Znowu Skyline GTR. Ma więcej koni ode mnie. Coś ode mnie. Ja nie mam koni mechanicznych. Mój samochód ma konie mechaniczne. No ja! Koleś, jak nie umiesz jeździć, to spieprzaj z tej drogi. Nara. Od zaraz 403 na godzinę będę jechał. Proszę bardzo, już jadę 403 na godzinę i nie wyleciałem w powietrze. Jestem dumny ze swojego samochodu.
takiego boosta to ja lubię. Tylko szkoda, że mi zostało tylko 1 litro, ale jadę z maksymalną prędkością. No prawie. O. Z nitrem jadę 1 km więcej na godzinę. Ale zapieprzam teraz. O matko, w cholerę szybko. 4 okrążenia to ja zrobię bardzo szybciutko. Praktycznie zostałam prędkością 400 na godzinę, nie? YOLO. Jak zwalniam czasami na zakrętach, no to przyspieszam później, nie? Na ostatnim okrążeniu dam sobie nitro. Szkoda, że tu kierunkowskazów nie ma, bo tu jest tyle pasów, że można byłoby je zmieniać jak rękawiczki. Co jest najlepsze? Mam taką przyciemność, że w ogóle praktycznie prędkości nie tracę. A powinienem, tylko na zakrętach troszeczkę tam tracę. Patrzcie, będzie dubel? Nie, nie będzie dubla, ledwo. Prawie. Ale boosta miałem zajebistego. Wow, 11 tysięcy. No, rekord toru to ja pobiłem chyba trzykrotnie. Tak mi się zdaje. Zaraz zobaczymy, zaraz się przykro. No ba! Tylko szkoda, że nie jest napisane o ile. Nie pamiętam. Tam będzie chyba stary rekord. Napraw. Konkurencję. Nie, jest tylko mój rekord. Próba czasowa. Jedziemy jeszcze raz, ludzie. Najszybszy wyścig w historii wyścigów. Próba czasowa przebiegnie na pewno tak samo szybko. Przecież my mamy prawie po 1000 koni tymi samochodami. Skyline ma tylko więcej i tak wygrywam. Na starcie to nie jest tak łatwo, bo ja tą jedynkę muszę najpierw wrzucić, żeby mi wystartował. A co jak wrzucę za późno? Dobra, stała prędkość 402 na godzinę już jest zachowana, tak więc możemy brać się za wyprzedzanie tych frajerów. Oczywiście, żeby mieć jak największą sterowność samochodem, trzymam kierownicę dwoma rękoma. Jej. Pobiłem rekord okrążenia, jakoś mnie to nie dziwi. LOL, tu są tylko 3 okrążenia. Ja już mam drugie z 3 i 0 uszkodzeń. Tfu, żeby mi się nic nieszczęśliwego nie przydarzyło, nie? Tam sobie znowu dam turbo boosta. Jak w moim procesorze. Tak. O. I zaraz będzie turbo buścik. Uwaga. Schodzimy niżej, żeby nie zahaczyć o tamto gówno i turbo boost. Jest. I pobijemy rekord, 28 sekund chyba. 28,99, ludzie, widzicie ten wynik? Yeah! Dobra. Brak uszkodzeń jest 13 tysięcy, pechowa 13, ale w tym przypadku okazała się szczęśliwa. Ha! Mam nadzieję, że znowu nie na darmo się nagadałem. Nagadam, bo jeszcze nagrywamy. Do dominacji 6 tysięcy punktów. To mi wystarczy. To jest grip, czy próbował czasowo, bo nie spojrzałem? Zaraz się zobaczę. Grip. No, grip. Wiem stąd, bo mam tu taki splash screen podczas ładowania grip. To znaczy, że wybrałem wyścig. O, kategorii grip. Konfrontacja wyścig.
czas docelowy 3 minuty, 50 sekund i 59 setnych. Challenge accepted, bro. No wiedziałem, że w niego przypierdzielę. To już walę te uszkodzenia. 6000 punktów do dominacji, tak więc... To potrzebuje takiej zręczności. Masakra, ludzie. Dobra, jak nas znowu się trzepie, bo zapierdzielam 360 na godzinę. 5. No, ten zakręt trochę mniej pięknie, ale za to sobie trasę skróciliśmy i to sporo. Bo chcemy jak najszybciej skończyć ten wyścig, skończyć tą klasę grip, skończyć tą grę, pokonać króla wszystkiego i sam zostać królem. Taki mam zamiar. Nim właśnie będę. Fragment ze słynnej bajki. Tak. Królem Pokeball, czy tam Pokemonów, nie pamiętam już, o co to chodziło. Już chyba każdy wie, o co chodzi. Dobra, na luzie. Cały zakręt pokonałem praktycznie na luzie. Perfekcyjne skracanie trasy. Pięknie, Oski, pięknie. O, to już mniej pięknie. I turbo za 3, 2, 1, lecimy. Rakieto, odpal się. Dziękuję. I teraz gro wyjdź z driftu. Pięknie. Chyba pobiłem rekord. 2.50. 59 miałem 47. A nie, 3 minuty miałem 2. Dobra. Widzieliście punktów, ile miałem? 9,999. Fascynująca liczba. Pobiję to rekord toru. Dziękuję. Zdominowane, gotówka 10. What the fuck, jakie gówno dostałem. Opóźnień wyścigów. Napraw tą furę. Trwa zapisywanie, tak więc zapisz tą grę. Wszelkie błędy odwalcie się ode mnie. I ja kończę ten odcinek. Tak więc mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. I do następnego razu, ziomki. Cześć.